Duży projekt to także duże wyzwanie logistyczne, którego celem jest zapewnienie ciągłości pracy w zespole oraz wymiany informacji. W tym celu tworzy się tak zwany cutover plan, który jest swego rodzaju scenariuszem, według którego wykonywane są prace podczas weekendu migracyjnego. Jest to scenariusz dość obszerny i detaliczny z uwagi na fakt, że właśnie w tym miejscu gromadzimy wszystkie zadania natury technicznej, biznesowej, finansowej i innej, które muszą zostać podczas weekendu wykonane. Spinamy je w jedną spójną całość, sprowadzamy do wspólnego mianownika i dbamy o to, żeby zmieściły się w założonych wcześniej ramach czasowych. Kiedy wszystkie prace przygotowawcze zostaną zakończone, okazuje się, że na pokładzie mamy 400 osób, które w trakcie weekendu muszą wykonać kilka tysięcy zadań. Czy to dużo, czy to mało? Myślę, że wystarczająco do tego, aby spowodować mniejszy lub większy chaos w momencie, kiedy nie mamy wypracowanej odpowiedniej metodologii do monitorowania tempa prac. A w tego typu projekcie to tempo prac jest ogromnie istotne, ponieważ to okno czasowe, w którym musimy się zmieścić z realizowaniem wszystkich zadań, jest stricte określone, a każde przesunięcie czasowe wiążą się bezpośrednio z tym, że przerwa techniczna dla klientów zostanie wydłużona, co z kolei wiąże się z różnymi niedogodnościami. Żeby zrealizować nasze założenia, czyli aby wykonać plan maksymalnie efektywnie, tutaj z kolei z pomocą przychodzi nam technologia, a mianowicie konsola migracyjna Asseco, która została wzbogacona o funkcjonalności, dzięki której mogliśmy cutover plan wykonać w pełni zdigitalizowany sposób. Głównym zadaniem konsoli było tak naprawdę konsekwentne egzekwowanie tego planu, który został zaprojektowany przez nas między próbami migracyjnymi, dzięki czemu zespół cutover może skupiać się na tym, aby kontrolować tempo prac, aby szukać ewentualnych miejsc, gdzie jakieś prace zostały opóźnione, a więc skupiać się na tym bardzo ważnym aspekcie, jakim jest czas. Dzięki temu też również pozbyliśmy się tak naprawdę bardzo istotnego ryzyka, jakim jest ryzyko ludzkiego błędu. W ferworze walki bardzo łatwo jest zapomnieć o wykonaniu jakiegoś fragmentu zadań albo można na przykład pomieszać sekwencję zdarzeń, która może mieć bezpośredni wpływ na powodzenie całej akcji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia zapewniliśmy sobie także swego rodzaju luksus komunikacyjny, dzięki któremu każdy uczestnik weekendu migracyjnego mógł w bardzo prosty sposób mieć wgląd w informacje, na jakim etapie prac jesteśmy, zarówno wysokopoziomowo, jak i bardzo detalicznie, gdzie mogliśmy sprawdzić, na jakim etapie realizacji jest poszczególne zadanie, jeżeli nie zostało rozpoczęte, to jakie jeszcze są warunki poprzedzające jego rozpoczęcie, czy w efekcie mamy opóźnienie względem harmonogramu, czy idziemy zgodnie z planem. To wszystko doprowadziło do sytuacji, kiedy uczestnicy weekendu migracyjnego mogli naprawdę skupić się na poprawności realizowanych zadań, a nie na poświęcaniu czasu na zdobywanie informacji, gdzie jesteśmy, dlaczego jest opóźnienie, z czego wynika, kogo musimy poprosić o pomoc, żeby ruszyć z pracami dalej itd., itd. A łatwo sobie wyobrazić, że w zespole, który liczy kilkaset osób, o ten chaos komunikacyjny jest naprawdę nietrudno. Myślę, że nie udałoby nam się osiągnąć podobnie satysfakcjonujących rezultatów bez odpowiedniego wsparcia ze strony narzędzi, popartego ogromnym zaangażowaniem zespołu projektowego. I chyba tak naprawdę każdy z nas może być podwójnie zadowolony z osiągniętych efektów, bo po pierwsze osiągnęliśmy założony cel. Migracja danych przebiegła w sposób poprawny, a po drugie, przyjmując taki sposób działania, wprowadziliśmy na rynek zupełnie nowe standardy realizacji projektu typu fuzja technologiczna.